16 odznaczonych osób. Za co? Jak pan sądzi? Myślę, że szczególnie to osoby zasłużone dla kolei, jak i dla grupy PKP Energetyka. Czym szczególnym te osoby się wyróżniły? Te osoby ze względu na to, że są pracownikami bezpośrednimi, bo jest prawie większa ilość tych osób, tych pracowników, tych związkowców, to są to pracownicy podstawowi, tak? Czyli na miejscach pracy, gdzie oni swoją energią, swoim doświadczeniem, swoją umiejętnością pokazują młodszym pracownikom, w jaki sposób trzeba postępować, w jaki sposób przygotowywać miejsce pracy, w jaki sposób usuwać awarie, szczególnie kiedy jest to potrzebne dla całego transportu kolejowego, aby szybko usunąć awarię energetyczną. Bo jeszcze niedawno mówiono, że kolej to jest jakaś przeszłość, że kolej to idzie do lamusa, do historii, że przyszłością są zupełnie inne rodzaje transportu. Dzisiaj młodzież się garnie do pracy na kolei. Dlaczego? Dlatego, że to jest stabilna praca, dlatego, że dobrze się zarabia, dlatego, że jest prestiż? Jak pan myśli? Myślę, te animozje, czy powiedzmy stereotypy, nie minęły gdzieś tam. Zawsze jakieś tam jest kwestia odniesienia się do starego, powiedzmy, udziału kolei w formie jakiejś takiej, powiedzmy, już przestarzałej firmy, ale dzisiaj ta firma pokazuje i wybija się na pierwsze miejsce w formie nowoczesności. Maszyny, które są zakupywane, czy powiedzmy standardy, które są stosowane na kolei, a szczególnie tutaj, powiedzmy, w PKP Energetyka, są to już, powiedzmy, stopowych nowych firm, które w tym wypadku, no powiedzmy, mają jakby i konkurują z nami w formie nowych rozwiązań na rynku dzisiaj pracy. Dzisiaj jesteśmy na progu jakiejś wielkiej rewolucji, bo bydgoska PESA razem z Orlenem przygotowała pierwszą lokomotywę na wodór. PKP Energetyka inwestuje w technologie wręcz kosmiczne, miliardy złotych. Jaka jest przyszłość kolei? No myślę, że to nawet sami nie jesteśmy w stanie przewidzieć, gdyż nowe rozwiązania i jednak walka ze smogiem, czyli odejście od naturalnych, powiedzmy, źródeł energii, jakim jest węgiel, tak, szukanie nowoczesnych form przetwarzania tej energii i jakby oszczędność i dbanie o to środowisko, to jest przyszłość nas wszystkich i myślę, że wszelkie różne pomysły, które na dzień dzisiejszy są realizowane, no to ukłony dla tych, powiedzmy, profesorów i tych uczelni, które te nowatorskie elementy wnoszą w nową technikę dzisiaj, powiedzmy, gospodarki, tak? A kolej jest jednym z głównych źródeł i, powiedzmy, takim aortą, powiedzmy, przewozów pasażerskich, jak i, powiedzmy, przewozów wielogabarytowych, czy to, powiedzmy, nawet przewozów intermodialnych. I uważam, że oni kolej, jak i, powiedzmy, wszystkie spółki współuczestniczące w transporcie kolejowym mają dużą rolę, aby jeszcze być nowocześniejszymi. A co jeszcze możemy zrobić, żeby... Właśnie, bo już nie gonimy świata, teraz świat goni nas. No to my będziemy mieli za chwilę, za parę dni dosłownie, rozmawiamy w połowie września, za parę dni będziemy mieli pokazaną pierwszą polską lokomotywę na wodór. Jedną z pierwszych w Europie. No, jesteśmy naprawdę liderami na świecie. Co jeszcze możemy zrobić, żeby być jeszcze lepsi? No i to myślę, że pana zaskoczę. Myślę, że musimy zadbać o miejsca pracy. Musimy zadbać o pracowników, aby oni się czuli bezpieczni, żeby oni mieli bezpieczeństwo pracy, abyśmy zadbali o nich, o ich pozycję w firmie, tak? Gdyż wiemy, że dzisiaj idziemy w robotykę, automatykę, ale jednak tym głównym elementem, z tym spinającym, to jest człowiek, pracownik, dobrze wykwalifikowany, dobrze umundurowany, czujący się dobrze w swojej firmie, mający poczucie, że firma o niego dba. Mówimy trochę o modelu japońskim, ale my jesteśmy Polakami, my w trochę w inny sposób, tak, podchodzimy. My nie mamy takiej, powiedzmy, hegemonii dbałości tylko o firmę. My również mówimy, co my z tego również będziemy mieli jako Polacy, jako pracownicy. Chcemy dobrze wypocząć, chcemy dobrze pracować, ale chcemy być zadowoleni
ze swojej firmy. Chcemy się firmą też i chwalić, tak? Gdyż nasi pracodawcy powinni też mieć jakby poczucie, że ten pracownik mówi o nim dobrze, a on w odwrotny sposób też daje możliwości temu pracownikowi w rozwoju, tak? Jeżeli ktoś zatrudnia się i chce mieć jakąś formę wzrostu po szczeblach kariery, tak? Jeżeli jest ambitny i jednak tutaj próbuje się dokształcać, to firma powinna mu dać te możliwości. I myślę, że firmy dają, bo dzisiaj standardy i nowoczesność to pokazuje, że jednak pracownicy chcą się uczyć, chcą się doszkalać, chcą więcej zarabiać, chcą być rozpoznawalni w formie pracy na kolei. Dlatego tutaj też i ta odpowiedź, szybciej co pan zadał pytanie, czym się kolej charakteryzuje? Nowacyjnością, nowym spojrzeniem na rzeczywistość, no i nowym otwarciem na świat, tak? I tutaj mamy ten właśnie ten fenomen, powiedzmy, tej nowej lokomotywy wodorowej, tak? Ale nie licząc, nie wiem, górnictwa, jeszcze paru, może dosłownie kilku branż, to na kolei związki zawodowe są bardzo silne, są postrzegane jako taki rzeczywiście poważny partner do rozmowy. Rzeczywiście tak jest? Ja myślę, że przez tyle lat wypracowaliśmy pewien model umiejętności rozmowy z pracodawcami, pokazania, że my nie tylko na zasadzie roszczeniowym, my również na zasadzie współuczestniczenia w tym rozwoju, powiedzmy, kolei, mamy duże osiągnięcia i uważam, że przewodniczący danych branż, powiedzmy, mają bardzo duże zasługi w formie umiejętności też dogadywania się czy domówienia z prezesami. Pokazywania, że jednak ze związkami można pewne rzeczy wynegocjować, uzgodnić. Przecież układy zbiorowe pracy, które podpisujemy, są pewną formą także i z zachodnich form rozmowy ze związkami zawodowymi, jak i, powiedzmy, społecznym takim bytem, tak? Nie tylko kodeks pracy, bo jest to, jak powiedzmy, już ostatnia taka deska, gdzie są twarde przepisy, ale układy zbiorowe dają duże przecież i możliwości ulg, profity. Przecież mówimy też i nawet o, powiedzmy, święcie kolejarza, tak? Ktoś by powiedział, że to jest anachronizm, ale dzisiaj jednak jest to bardzo potrzebne. Dzisiaj mamy pokazane, że jednak ludzie chcą być odznaczani, chcą być jednak przez firmę szanowani. Myślę, że kolej daje tą możliwość i poprzez tutaj współpracę z infrastrukturą i Ministerstwem Infrastruktury, no, pokazujemy to, że jednak jesteśmy częścią właśnie tego krwioobiegu polskiej współpracy, powiedzmy, w transporcie kolejowym. Na dzisiejszą uroczystość przyszła dwójka członków zarządu firmy w pięknych mundurach kolejowych. Czy to jest taki czysty wyraz szacunku dla państwa pracy, czy coś więcej? Oczywiście. PKP Energetyka, chociaż ma prywatnego właściciela, ale jesteśmy w związku, znaczy zarząd jest w Związku Pracodawców Kolejowych i współpracuje właśnie z firmami kolejowymi. Jesteśmy jedną częścią, powiedzmy, kolei, jednak nasze rodziny wzrastały, tak? My sami się wywodzimy z kolei jako pracownicy i myślimy, że jak najbardziej uszanowanie właśnie poprzez te gesty, tak? Umundurowania, gesty, powiedzmy, współpracy pokazują to, że jednak jesteśmy ściśle związani z PKP SA. I samo to, że przyjechał też minister Horała, samo to, że jakby tyle osób tutaj zaszczyciło waszą uroczystość, pokazuje, że Polacy szanują waszą robotę po prostu. Jestem wdzięczny im za to, tak. Jestem wdzięczny panu ministrowi, bo pokazuje to, że jednak solidarność, tak, bo jednak też tutaj szczególnie są oznaczeni pracownicy Solidarności, którzy jednak w zeszłym roku, my w tym roku jako Krajowa Sekcja Kolejarzy mamy jubileusz powstania, 40 lat temu powstaliśmy i pokazujemy ten etos, tak, solidarności, tej dbałości jeden o drugiego, wzajemnego się wspierania, no jak i też i właściwego takiego szacunku dla innych, tak? I myślę, że tutaj jako, powiedzmy, ten zew
poprzednich lat, 80., pokazuje, że jednak nie odchodzimy od tych ideałów. Jednak 21 postulatów, nie wszystkie są zrealizowane jeszcze, jak to niedługo powiedział i kolega Gwiazda, no ale myślę, że to jest wszystko przed nami, tak? Jednak było to z takim wyprzedzeniem, że powinniśmy jednak dbać jeden o drugiego, tak? Nasz święty Jan Paweł II mówił, brzemienie, jedni drugich brzemienie noście, tak? I dlatego uważam, że ten duch solidarności jak najbardziej tutaj się odczuwa i dbałość właśnie w naszej firmie. Czy na koniec jednym słowem, kolej to przeszłość czy przyszłość? Kolej to coś, co jeszcze nie do końca wszyscy określili. Myślę, że to będzie jeden z głównych takich elementów, który będzie się w grze, powiedzmy, transportowej miał duże znaczenie, gdyż już sami panowie też wiedzą, jaki my, powiedzmy, tych, którzy się zajmują koleją, wiedzą, że już, powiedzmy, rozkład antysyberyjski, czyli prawdziwie kolej, która jeździ do szlaku, powiedzmy, jedwabnego, tak, do Chin, to już jest prawie stały rozkład, nie? Że jednak my będziemy wyprzedzać tutaj komunikację morską. I myślę, że kolej tu pokaże jeszcze swoją bardzo dobrą kartę. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję.